nami stało? Cholera jasna. Przecież byłyśmy inne. Wiem. Potrzebna nam jest taka uniwersalna. Uniwersalna. Tak. Uniwersalna. Pani Dorotko, za niespełna 2 tygodnie premiera uniwersalnej. Proszę powiedzieć, zdradzę w tajemnicy, kim jest owa uniwersalna? Nie powiem. Nigdy nie zdradzam pełnej treści sztuki, którą wystawiam. Sama nie chciałabym... Coś tak na zachętę. Coś, taki jakiś rąbek tajemnicy, który zachęci widza, będzie taką jakby szczeliną, do tej sztuki, będzie takim streszczeniem. Może być to jedno zdanie. Kim ona jest? To ta, która znalazła sposób na każdego z mężczyzn. Ale myślę, że najlepiej na to pytanie odpowie scenarzystka, która jest z nami tutaj. Jest pani autorką scenariusza do Uniwersalnej. Proszę powiedzieć, czego ta sztuka ma nas nauczyć? Kim jest ta uniwersalna? Tego też nie mogę zdradzić, ponieważ to jest jakby sedno i esencja tej sztuki. Natomiast myślę, że w życiu każdego człowieka jest pewna dwuwymiarowość i żyjąc musimy zbaczać na pewne rzeczy, które nie są do końca tu i teraz. Także myślę, że na tym poziomie i tutaj zakończymy jakieś dywagacje na temat osoby, która jest właśnie. Z nami nie jest łatwo, jak pani widzi. Nie zdradzimy. I myślę, że pierwszymi, którzy dowiedzą się, kim jest uniwersalna, to będą ludzie, którzy będą u nas obecni na premierach. Ponieważ jest to mała sala, jak widzimy, możemy zmieścić tutaj 80 osób, a wiemy, że naprawdę na premiery naszego teatru przychodzi ich dużo, dużo więcej, to musimy zrobić 2 premiery. Ja wiem, że nigdy w żadnym teatrze czegoś takiego nie było, ale każda będzie identyczna, to znaczy ważna, ważna dla nas i zagram ją dla widzów. Wiemy, że już czekają kolejni, którzy chcą przyjść i zobaczyć tą czarną komedię u nas i bardzo nas to cieszy. I cieszy nas to też, że na widowni zasiada młodzież, zasiadają osoby w wieku średnim i ludzie bardzo dojrzali i koneserzy sztuki, bo częstokroć spotykam się z nimi na ulicy i mówią mi, że jeżdżą do innych teatrów w Krakowie, w stolicy i że podobno mamy nie czuć się gorsi. Więc wezmę cię! Wezmę cię! Wezmę cię dzisiaj! Albo puszczę pawia. No, wiesz, może... Nie, może... nie! Nie, jednak... Schlebiasz mi, kochanie. Pozwól, że sam się zabiorę, dobrze? Dobrze? Dobrze, dobrze. Bohater! Ostatniej szansy! Jest to sztuka dla dorosłych. Tak. Dlaczego? Myślę, że tutaj pada słowo powszechnie uważane za niewłaściwe. Może nie chciałabym w tym wszystkim być posądzona. Ta sztuka niesie i jest edukacyjna, prawda? Ale niesie pewne przesłanie i myślę, że jeszcze zawczasu na dzieci na widowni. Myślę, że ludzie od 16 roku życia będą tą właściwą widownią, która wyciągnie wnioski. Ja tutaj nie liczę na rekord. Ja nie liczę na rekord, ja raczej liczę na wyjście stąd z pewnym bagażem, tematem do przemyślenia. Być może potem się będą zgłaszać do Państwa
by pożyczyć uniwersalną? Pomyślimy o tym. No ale to założę działalność jakąś gospodarczą, żeby z tego czerpać profity. Pan nie występuje w sztuce? No tak. No a tak. Dlaczego? Przyczyn jest parę. Może nie będę wszystkie do końca zdradzała. Niemniej jednak mi się wydaje, że lepiej się czuję z tamtej strony, kiedy obserwuję, kiedy widzę. Ja służę im pomocą. Niemniej jednak nie powinnam w każdej sztuce grać. Czasami, żeby sobie odświeżyć krew, żeby się poczuć na scenie. Tak, tak. I myślę, że jeżeli mam takich widzów, którzy chcą mnie oglądać, to w kolejnej sztuce, którą zresztą Eda pisze dla nas, widzowie mnie zobaczą. W tej dam odetchnąć. Publiczność pani ma dużą. Tak. Terapia była sukcesem. Tak. Ile widzów obejrzało tę sztukę? Około 2000. No właśnie. Z tym, że jeszcze dzisiaj usłyszałam prośbę, że koniecznie musimy w pewnym miejscu jeszcze zagrać kolejny raz, bo ci, którzy byli, mówią innym, że warto pójść, że świetnie się bawili. Ludzie wstają, owacje na stojąco, dziękują nam, że umililiśmy im weekendowy dzień. To miłe. Myśli pani, że uniwersalną uda się pobić rekord? No, jakim ja byłabym dyrektorem, gdyby... No tak, przepraszam, wstrętna baba, jak przeczytałam. No jak jestem. To jest, pani Doroto, z tą wstrętną babą? Toż to prawda jest. Czy mogę coś zrobić? Ona jest cudownie wstrętną babą. Odchodzi po... Ale gościom, ale nie w tym rzecz! Rozumiesz? Inaczej muszę przerysować troszeczkę, dobra? Nie w tym rzecz! Co dalej? Nie, bo będzie ujęcie będzie... A dlaczego? Tutaj. No, tu sobie się. Ale nie w tym rzecz! Przychodzę, a tam co? Gówno! Nie ma go! Zamknięty na cztery spusty! Rozumiesz to? Na cztery spusty! A... Przyznam szczerze, że jestem troszeczkę wstępna, ale może nie tak bardzo. Mnie jeszcze interesowałaby pani kariera zawodowa wcześniejsza, pani działalność w teatrze. Proszę opowiedzieć, jaki był początek tej przygody, tej historii? Był taki dość ciekawy, ale trudno tam opowiadać. Ja wiem, czy kucharkę pytają, ile potrawy gotowała wcześniej? Myślę, że nie. Myślę, ale że jednak nie. Na pewno było coś takiego. Tak, właściwie całe życie, o ile sięgam pamięcią wstecz, to był jeden wielki teatr. To były najpierw zabawy, potem były teatry amatorskie, potem był teatr profesjonalny, bo przecież grałam Brudę na Rajdze w Maszkaronie. I później był czas na matkowanie, więc jakby inny teatr, rodzaj sztuki. A na koniec agencja reklamowa, z której mogłam się wyżyć w teatrze. Mówię o filmie, reklamie, tudzież innych realizacjach. I teraz mam swój teatr. Wiem, że nie lubi pani pytań o finanse. Ale dlaczego nie? Lubię, bardzo lubię. Zareagowała pani właśnie na tę informację. Tak. Na tę informację, jaka kwota została przydzielona przez Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Przypomnijmy, bo było to 2200 zł. Tak, tak. Kwota niewielka, decyzja wielu osobom znana. Dlaczego pani tak zareagowała? Może byłoby trochę spokoju w tym i nie byłoby takiej decyzji, ale ja wiem, że no zaczęto mówić o tym, że za tą kwotę można zrobić Bóg wie co. Nie można nic zrobić praktycznie. Sam koszt fragmentu dekoracji do uniwersalnej, koszty materiałów zadrukowanych, mówię o afiszach, banerach i tak dalej, będą o wiele wielokrotnie wyższe niż ta dotacja roczna. Nazwano to pensją. Więc najpierw nazwano to pieniędzmi dla teatru, ale to ja dostawałam do ręki. Ja się rozliczam z fiskusem. I to też taka była niejasna sytuacja. To znaczy co? Płacono mi za benzynę, za telefony i stwierdziłam, że ja nie chcę tych pieniędzy. Czyli bo właściwie, jeżeli dokładam cały czas z własnej kieszeni własne pieniądze, to mogę dokładać dalej. Poza tym powiem szczerze, że tutaj większość, że tak powiem, rzeczy też współfinansują ludzie z zespołu. To oni kupują też kostiumy,
kosmetyki. To oni dbają o takie fragmenty, proszę zobaczyć, scenografii, kupują owoce za własne pieniądze. To też pewnie, gdybym wrzuciła to w koszty teatru, to nie wiem, czy kogoś byłoby stać na premierowy spektakl, wiesz, mówię tylko o takiej. Czyli rozumiem, że decyzja była przemyślana i absolutnie przemyślana, słuszna i nie cofnę jej. Teatr będzie się sam utrzymywał, to znaczy, ja pewne kroki poczyniłam ku temu, żeby on był samodzielną jednostką, on będzie. I tutaj z całą pewnością mogę podziękować Urzędowi Miasta i Gminy za wszelkie pomoce, bo ich nie potrzebuję. Jak co dzień poszedłem do kościoła i co? Ile dałeś na tacę? Nic. Co ty święty, księdza nie było? Czy cię nie spatrzył? W ogóle go nie było. Kościół zamknięty. Księżulek zakonniczkę chędożył. Dobra, słuchajcie. Niby transplantologia mocno rozwinięta. I jeden skorzystał. Trąbę słonia na interes przeszczepił. Bo mu narzeczona do badu tukła. I co? Była później zadowolona? Ona tak! Ale ile on se musiał tych jabłek do dupy nafrychać? To całe szczęście, że na dynie nie trafił! Czy nie bała się pani wejść z teatrem i z spektaklami w miejsce, które jest poniekąd kojarzone z rozrywką, dyskotekami? Nie. Ja do nich poczułam pełne zaufanie od razu. Pamiętam taki telefon, który do mnie zadzwonił po jednym z wywiadów, w którym powiedziałam, że nie mam gdzie ćwiczyć z zespołem, że nie mam takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się spotykać w tygodniu, przecież to są ludzie pracujący. I zadzwoniło kierownictwo hotelu Black and White i powiedziano mi, możecie tutaj przyjść, możecie tutaj ćwiczyć, kiedy macie ochotę i możecie tutaj wystawiać spektakle. Pomyślałam sobie tak, no dlaczego nie? Faktycznie, gdybym miała kiedyś od początku budować swój teatr, to tak właśnie by wyglądał. W takich barwach i stylizacji byłby utrzymany. I to już mówię na marginesie. Natomiast prawdą jest, że możemy przychodzić, przychodzimy i mamy miejsce do ćwiczeń. Mamy miejsce, gdzie możemy grać. Ba, proszę Państwa, no fragmenty tej scenografii, bardzo drogie, zostały nam też podarowane. To są ludzie, mówię o właścicielach hotelu Black and White, to są ludzie, którzy są otwarci na każdą sztukę. Tutaj można robić kabaret, tutaj można dawać przedstawienia dla dzieci. Dawaliśmy tutaj, bo rzesza ludzi, która przyszła z dzieciakami na Mikołajki. Tutaj, jak widzicie, możemy dawać premiery i spektakle. Nie możemy tego miejsca postrzegać jako miejsca dyskotek, tylko miejsca, gdzie autentycznie kocha się kulturę i umożliwia się takim twórcom jak my pracę tutaj i pokazywanie tego ludziom. I mam nadzieję, że nasi widzowie się przekonają, pokochają to miejsce. Ba, my chcemy, żeby to miejsce kojarzyło się ze sztuką tym, którzy tu domyślnie zjadą na wakacje, na spotkania weekendowe i chcemy im zaproponować każdy możliwy rodzaj sztuki. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie i nie będą to tylko umcia. Czyli myśli pani, że to raczej będzie długofalowa współpraca? Tak, tak to wygląda. Ja im ufam i oni dotąd nie zawiedli mnie, a to już troszeczkę trwa. Dziękuję serdecznie. Moim rozmówcą była Dorota Ruśkowska, założycielka Teatru w Stodole w Łogoczowie. Voilà.